Cześć kochani, witam was ponownie na mojej kanale. Serii, w którą nazwałam 5 rzeczy do zrobienia w wakacje. Nie wiem czy pamiętacie, ale u mnie bardzo modne były bucket listy i mi się wydaje, że teraz bucket listy też są tworzone przez ludzi. I postanowiłam po prostu wpisać punkty z bucket listy do koła fortuny na telefonie i będziemy losować i te 5 rzeczy, które wylosuję, zrobimy. Też takie pomysły dla was, jak fajnie urozmaicić sobie wakacje. Kręcimy kołem na pierwszą aktywność. Uwaga, losujemy pierwszą rzecz, którą zrobimy. Uwaga! Oj. Start. Namalować obraz. No to jedziemy, tylko teraz tak. Musimy znaleźć płótno, musimy znaleźć farby i pędzel. Będziemy robić malowanie na włócznie, jednakże plażę mam bardzo daleko stąd i tak naprawdę ta plaża jest taka sobie, jak widzieliście może w poprzednim odcinku, kiedy Instagram decydował o moim dniu, ale za to jestem tutaj sobie na trawce, jest bardzo ładna pogoda, świeci słońce, chociaż ja jestem w cieniu. Kupiłam sobie takie oto, to nie jest płótno, tylko to inaczej się nazywa, czyli taki jakby karton też do malowania. Więc zaraz zabieram się za to. Stwierdziłam, że po pierwsze płótno jest dosyć drogie tutaj, bo jest jeden sklep z płótnami, a po drugie o wiele łatwiej będzie mi to przewieźć do domu niż coś innego. No i mam farbki, które kupiłam w Carrefourze. I jest tak, co ja będę malowała, bo właśnie nie mam pomysłu. Myślałam, że jakieś nie wiem, abstrakcyjne, fikcyjne, nie wiadomo co, ale to za szybko zajmie. Myślę, że coś właśnie to co czuję. Ale ja nie wiem, co czuję. Ej, mega, cieszę się strasznie. Zaraz pewnie włączę sobie muzykę, żeby totalnie się wychillować i odmurzyć. Trochę jest zimno od trawy, od podłogi, bo nie mam żadnego kodza, jednakże mi się wydaje, że właśnie namaluję to, co jest przede mną. To jest dobry pomysł. Mam tu jakiś kościół, tylko właśnie po prostu w innej perspektywie, może bardziej abstrakcyjny, coś w kolorze. To jest mój pomysł na to, więc chyba zacznę od nieba. Nieba i potem leci. Dobra, lecimy, malujemy. Mamy niebieski. O, taki ładny myszec. A to jest mój widok. No nic cudownego, ale coś spróbujemy zrobić. Że kochani, skończyłam moje arcydzieło. Ogólnie w połowie moja koncepcja się totalnie zmieniła. Znaczy to dalej jest inspiracja z tego co widzę, jednakże się trochę pozmieniało. I zachodzące słońce, kościół, niebo, trawę. U mnie na obrazie, mój obraz przedstawia to, co widzicie, po prostu. To przedstawia mój obraz. Chciałam, żeby tutaj zawarło się. Okej, zaczęłam od nieba. Tutaj był kościół kiedyś. Tutaj były te domki. Ale zaczęłam tutaj właśnie zachodzące słońce. I jakoś mi się tak spodobało. No i tutaj właśnie ta trawa. Czy to jest ten najpiękniejszy obraz? Nie, ale podoba mi się. Jest taki inny. I teraz tylko oj, a się umazgałam, oh no, najgorzej, to starczy jedynie podpis, ale mam tak brudną rękę, że jak wezmę telefon, to będzie i podpis, jaki ja mam podpis? Co tu podpiszę? Sandra. To jest mój podpis. A my losujemy kolejną aktywność. Drodzy, naszym drugim zadaniem, właśnie które przed chwilą wylosowałam, bardzo się z tego cieszę, bo naprawdę miałam na to ochotę, jest zjedzenie najpyszniejszych lodów. Taka łatwa. A wiecie, czasami nie mam na to czasu, po prostu zróbcie to dzisiaj. Idźcie na najpyszniejsze lody w swoim mieście, w swojej okolicy. Ja zaraz sprawdzę, jak tutaj wygląda. Ogólnie, jeśli chodzi o ten odcinek, każdy w ogóle fragment tego filmu nagrywałam w ogóle w innym miejscu, więc wow. Zaraz jestem teraz w Sherbrooke i zaraz sprawdzę najlepiej oceniane lody tutaj i pójdę sobie je zjeść. Mam nadzieję, że są otwarte. Bardzo mi jest przykro z tego powodu, ale nie ma tu lodziarni, zdaje się. Jakby wpisuję w Google Mapsach i wyskakuje mi jakieś 2 godziny stąd, więc mamy problem, który zaraz rozwiążemy. Po prostu idę sobie naprzód i znajdę lodziarnię. Mam nadzieję, że ją znajdę, ale na pewno gdzieś jest. Je znalazłam. Teraz tak, są mega drogie, więc może wezmę sobie o te tamte ciasteczkowe albo kawowe.
Ani mam swojego loda, jest on był naprawdę bardzo drogi, więc mam nadzieję, że będzie też smaczny. Jest o smaku tych korzennych ciasteczek i ja się nie mogę czekać. Uda. Bardzo dobre, bardzo dobre. I to takie, podobno te lody są takie normandzkie. Normandzkie, tak to się zmienia. Bo jest to teraz w rejonie Francji, taki właśnie Normandii. I smakują inaczej, to prawda, ale smakują dobre. Ja go nie wsuwam i jeszcze trochę pochodzę w mieście. I lecę dalej na trzecią rzecz, na kole Fortuny. Let's go! Kręcimy trzecią rzecz kołem, więc już. Uwaga. Start. Aha, tak zakręciłam, że nie zakręciłam, dobra. I trzecią rzecz, jaką zrobimy. Będzie odwiedzenia muzeum, więc lecimy. I znowu leje bardzo mocno. Miało być się tak bardzo ładnie. Taka ładna pogoda miała być. Dobra, dobrze, że jestem przy muzeum. Wchodzimy, nie muszę jeszcze do toalety. Aaa, mokro! Czwartą rzeczą, jaką zrobimy w te wakacje, jest to... poczytać książkę. Takie łatwe, ale bardzo często nie znajdujemy na to czas w wakacje albo chęci. A ja postanowiłam, że po prostu wezmę książkę i poczytam nad morzem. To będzie mój cel w te wakacje. Let's go! Szczerze, mogłabym wejść teraz w ubranie do tej wody, po prostu czuję, ale czuję, że jest bardzo zimna, ale już jest bardziej. Poczujmy tu wodę, szkoda, że nie jestem w klapeczkach. Ej, no, zimna. Nie też mam wszystkie ubrania teraz aktualnie w praniu, bym wpadła i wleciała. Ale no niestety, no nie ma nikt, kto popilować mojej kamery i moich rzeczy, więc... Trasujemy ostatnią czynność, którą zrobimy w wakacje, znaczy w tym odcinku. Lecimy!